Na czym to, proszę Państwa, skończyliśmy naszą zaczarowaną dorożkę? Aha, już wiem. Ale do ślubu jedzie dziewczyna. A przy dziewczynie siedzi marynarz. Marynarz Łajdak zdradził dziewczynę. Myślał, na morze sobie popłynę, lecz go wielory zjadł. Nagły miliony. Umarła potem z miłości, z owej tęsknoty i samotności. Ale że miłość to wielka siła, miłość po śmierci ich połączyła. Teraz dorożką zaczarowaną jedzie pan młody z tą młodą panną za miasto, gdzie jest stara kaplica. I tam, jak w ślicznej starej piosence, wiąże im stułą stęsknione ręce ksiądz, co podobny jest do księżyca. Noc szumi, brucha kochana z kochaną, ale niestety przez parokową bramę pełną sznerków i wzorków wszystko znika na amen secula seculorum, zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożkarz, zaczarowany koń. Ale w knajpie dorożkarskiej róg kwiatski i kominiarski idzie walc, zalany słoń. Ogórki w słojach się kiszą, wąsy nad kuflami wiszą, bo w tych kuflach miła wola. I przemawia mistrz dorożko. Powie dorożka dorożko, a koń koń, dyszel dyszel, póki woda płynie w Wiśle. Tak jak tu wszyscy jesteście, zawsze będzie w każdym mieście, zawsze będzie choćby jedna, choćby nie wiem jaka biedna, zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożkarz, zaczarowany koń. I dlatego, proszę Państwa, właśnie we Wrocławiu powstała szkoła iluzjonistyczna, do której przychodzi młodzież i młodzież do niej zaprasza. Ale na ten temat na pewno lepiej powie Państwu już reżyser tego programu, pan Jerzy Jur Strzelecki. Jurku, bardzo Cię proszę. To jest znowu ja. Proszę Państwa, tam mieliśmy małą nawarię. Proszę Państwa, jeszcze raz chciałam gorąco podziękować przede wszystkim dyrektorowi tutejszego klubu Agora za życzliwość, za to, że dzisiejszy spektakl może się tu odbywać, jeszcze nie koniec. Proszę Państwa, ale również mamy życzliwą dyrektorkę dla naszej działalności Domu Kultury Dzielnicy Śródmieście. I na ulicy Dibuła jest szkoła młodych adeptów iluzji. I przyjmowani są chłopcy, dziewczęta w wieku od lat 12. I także, jeżeli któryś z widzów tych młodociannych tutaj... To jest pani dyrektor, cudownie, resztę powie pani... Dobry wieczór Państwu, wyczerpano mnie jednak do tablicy tutaj właściwie i bardzo przepraszam za taki swój tutaj nieodpowiedni strój na scenę, ale faktycznie założona została w zeszłym roku w naszym Domu Kultury przy Dibuła 5 Szkoła Iluzjonistów. Zapraszamy dzieci już w wieku 7 lat. Mamy już w tej chwili kilku takich adeptów tej sztuki, już którzy osiągnęli dość wysoki poziom przez cały rok ćwicząc. W tym roku mamy nowych, już do tej grupy doszło kilku. Jest bardzo zdolna dziewczyna, więc dziewczyny zapraszamy. Również chłopców, no wiek właściwie mówię od 7 lat wzwyż. Ale myślę, że i młodzież starszą, nawet wieku starszą... poza szkoły. To znaczy, my w swojej działalności statutowej mamy młodzież do 20 lat, także zapraszamy. Proszę Państwa, te zajęcia odbywają się pod kierunkiem wspaniałego mistrza Andrzeja Słowińskiego o pseudonimie Astralia. Zapraszamy w piątek o godzinie 16, sala numer 5. Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście, ulica Dibuła 5. Dziękujemy pani dyrektor, a my lecimy z programem dalej.